Dzień dobry, z tej strony Adam Michalkiewicz. Zapraszam na debatę z udziałem kandydatów na prezydenta Poznania. W studiu Radia Poznań witam Zbigniew Czerwiński, Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica Poznań. Dzień dobry. Łukasz Garczewski, Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Poznań. Dzień dobry. Jacek Jaśkowiak, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Przemysław Plewiński, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga PSL Polska 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry. I Beata Urbańska, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica. Dzień dobry, witam serdecznie. Kandydaci zajęli miejsca według kolejności alfabetycznej, a nasza debata będzie składała się z trzech części. W pierwszej to kandydaci będą odpowiadać na moje pytania. Będzie 5 serii pytań. Na odpowiedź kandydaci będą mieli minutę. Druga część to pytania wzajemne kandydatów. W ostatniej części każdy z uczestników debaty będzie miał minutę na swobodną wypowiedź. Czas na pierwsze pytanie w pierwszej rundzie. Dotyczyć będzie to pytanie kultury. Jakie wydarzenia kulturalne powinno wspierać miasto? Czy w budżecie miasta powinny być pieniądze na duże koncerty, na organizację dużych festiwali? A na jakie wydarzenia nie powinny trafiać miejskie pieniądze? Jako pierwszy odpowiada pan Zbigniew Czerwiński. Miasto Poznań ostatnio nie ma zbyt wielkich sukcesów, jeżeli chodzi o organizację festiwali. Tak naprawdę z wielkich imprez to pozostał nam festiwal, konkurs skrzypcowy Wieniawskiego, który możemy się pochwalić, ma renomę ogólnopolską. W związku z tym no, na pewno powinniśmy przygotować przynajmniej jedno takie wydarzenie. Niestety się nie udało. Natomiast jakby jeżeli chodzi o wielkie wydarzenia komercyjne, no to wtedy one powinny towarzyszyć jakimś imprezom istotnym z punktu widzenia promocji miasta. Natomiast jakby czy miasto ma wspierać jakieś wielkie koncerty komercyjne, to już nie jestem tego, nie jestem przekonany co do tego. Natomiast jeżeli on by towarzyszył na przykład jakiejś ważnej rocznicy, ważnemu wydarzeniu dla miasta, to oczywiście tak. Bardzo dziękuję. Minuta na odpowiedź. Zmieścił pan się oczywiście w tym czasie. Jako drugi pan Łukasz Garczewski, Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Poznań. Pytanie o to, jakie wydarzenia kulturalne powinno wspierać miasto. Przede wszystkim takie, które wychodzą od mieszkańców, od poznaniak i poznaniaków. I tutaj to jest jeden z niewielu obszarów działania Urzędu Miasta, który mogę szczerze pochwalić, bo Wydział Kultury ma dobrze ułożoną współpracę z poznańskimi organizacjami kulturalnymi i regularnie dyskutuje i o sposobie finansowania, i o tym, jakie typy imprez kulturalnych, wydarzeń są priorytetowe. Chciałbym, żeby to również było przykładem dla innych wydziałów i podobnego kształtowania polityki miasta wspólnie z mieszkańcami, co niestety jest problemem, o czym pewnie będziemy mówić później. Więc stawiam tu na inicjatywę poznaniaków, na ich kreatywność i na wspieranie oddolnych działań małych i średnich organizacji pozarządowych. Bardzo dziękuję panu Łukasz Garczewski. Jakie wydarzenia kulturalne powinno wspierać miasto? Czy w budżecie miasta powinny być pieniądze na duże koncerty, na organizację dużych festiwali? Teraz Jacek Jaśkowiak, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Minuta na odpowiedź. To wspiera festiwale, chociażby Enea Enter Festival. Tak? Mamy tam naprawdę gwiazdy. W tym roku będzie też jeszcze Marcelis. To naprawdę są wybitne już gwiazdy. I mamy bardzo wiele koncertów. Ja niedawno byłem na koncercie Stanisława Sojki, byłem też na Możdżerze, byłem na Maleńczuku. Tych koncertów jest całkiem sporo i one odbywają się przez cały rok, są dedykowane mieszkańcom. To nie jest tak, że wydajemy jakieś 5 milionów na to, żeby ściągnąć jakąś gwiazdę raz na 2 lata. No też na pewno te koncerty Filharmonii, to jest coś, co będziemy jeszcze bardziej wspierać. Tych koncertów i wydarzeń kulturalnych jest dużo, również na osiedlach. Takie nawet małe imprezy typu Smochy, to są właśnie te rzeczy, które wspieramy i na osiedlach, i w Poznaniu bardzo dużo się dzieje. Bardzo dziękuję. Teraz czas dla Przemysława Plewińskiego, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga. Ja chciałbym bardzo, żeby w Poznaniu odbywały się wielkie koncerty, dużo większe koncerty niż to, co niestety jesteśmy w stanie, co miasto jest w stanie dać w tym momencie. Jasnym jest, że w pierwszym momencie może to się wiązać z kosztami, żeby zachęcić organizatorów. Oczywiście docelowo koncerty, które miałyby być koncertami corocznymi, rokrocznymi, powinny finansować się same, finansować się z dużym udziałem zewnętrznego kapitału i sponsorów. To jest jasne. Jednocześnie mam wrażenie, że w momencie, w którym Poznań stał się pewną czarną dziurą, jeśli chodzi o organizację dużych koncertów,
na początku to miasto musi gdzieś zainicjować te działania. Ja mówiąc o festiwalach, które są fenomenalne, fantastyczne, tutaj ja będę też wspominał już nie tylko o jakby koncertach, festiwalach muzycznych, ale też festiwalach wszelakich. Tutaj dla każdego poznaniaka, ja jestem wielkim fanem poznańskiego Pyrkonu, który też jest wielkim cyklem imprez, które w ramach jednej imprezy festiwalowej, w niej odbywają się i koncerty, i różne inne wydarzenia. I takie zdarzenia inicjowane mocno przez grupy mieszkańców, to trzeba wspierać przez cały rok. Bardzo dziękuję. Beata Urbańska, przypomnę pytanie, jakie wydarzenia kulturalne powinno wspierać miasto? Czy w budżecie miasta powinny być pieniądze na duże koncerty, na organizację dużych festiwali, a na jakie wydarzenia nie powinny trafiać miejskie pieniądze? Kandydatka Lewicy. Miasto powinno wspierać i wspiera te koncerty, które powinny być dostępne dla wszystkich mieszkańców. I myślę tu o scenie, myślę nie tylko o koncertach, ale myślę też o takiej scenie teatralnej. To, czego dzisiaj twórcom kultury, czy młodym twórcom kultury brakuje, to takich mniejszych scen, na których mogłyby te osoby występować, bo pamiętajmy, że kultura to z jednej strony koncerty, ale to są również teatry, których dzisiaj w moim przekonaniu trochę w mieście brakuje i sposobu finansowania. Z jednej strony mówimy o tym, że tak to finansowanie jest, ale to finansowanie nie jest dostateczne i nie jest takie płynne. Dzisiaj szczególnie młodzi twórcy kultury mówią o tym, że to finansowanie nie jest płynne, ono nie jest zapewnione i ono powinno być zapewnione w takim długim horyzoncie czasu. Ja przy okazji chcę zwrócić uwagę na centra inicjatyw kulturalnych, czyli te miejsca, gdzie też powinna odbywać się ta kultura, która jest dostępna nam najbliżej i tam też powinno one być zapewnione, cele powinny mieć zapewnione finansowanie i to powinno być uwzględnione. Ceny rynkowe powinny uwzględniać to, co się dzieje w CIL-ach. Bardzo dziękuję. To było pierwsze pytanie dotyczące kultury. Teraz pytanie dotyczące zarządzania miastem, ale także inwestycji, remontów. Czy należy zlikwidować spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie, która odpowiada za inwestycje w Poznaniu? Jako pierwszy odpowiada Łukasz Karczewski, Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Poznań. Mógłbym odpowiedzieć tak i odłożyć mikrofon. Ale odpowiedź oczywiście jest nieco bardziej skomplikowana. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie jest pewnym przykładem sposobu zarządzania pana Jaśkowiaka Poznaniem, czyli rozbicia obowiązków miasta na takie udzielne księstewka, nad którymi potem nie ma kontroli ze strony obywateli i problematycznym jest wyciągnięcie informacji, statusu poszczególnych projektów, więc ja byłbym daleki od jakiejś ciężkiej ręki i orania tego po prostu do gołej ziemi. Natomiast bezsprzecznie trzeba zrobić tak, żeby kontrola urzędu i transparentność informacji, które płyną z tej spółki i innych spółek miejskich do poznaniaków, była znacznie większa, żebyśmy wiedzieli, co się w mieście dzieje, nawet i zwłaszcza, jeśli robią to spółki należące do urzędu miasta. Więc więcej informacji, więcej kontroli i z tego będzie wynikać lepsza jakość. Bardzo dziękuję. Jako drugi odpowiada prezydent Jacek Jaśkowiak, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Miasto nie powinno tego likwidować, to jedna z ważniejszych spółek w mieście. W ciągu ostatnich lat realizowała inwestycje jako inwestor zastępczy o wartości 4 miliardów złotych. To jest bardzo istotne centrum kompetencyjne, które koordynuje tak naprawdę te remonty, które miały miejsce z gestorami sieci, na przykład z Veolią, z Aquanetem, z wieloma innymi podmiotami. I w tym zakresie udało się zrealizować te remonty zdecydowana większość w założonym budżecie i w założonym terminie. Przeprowadziliśmy kapitalny remont Poznania, co było uciążliwe, za co mogę tylko przeprosić. Natomiast inne miasta w tej chwili wzorują się właśnie na nas, na tym, że ten podmiot pozwolił nam zrealizować te inwestycje właśnie przy tych trudnych warunkach pandemii i wojny Rosji z Ukrainą tak sprawnie. Czy należy zlikwidować spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie, czyli miejską spółkę, która odpowiada za inwestycje? Teraz na to pytanie odpowie Przemysław Klewiński z Trzeciej Drogi. W tym kształcie, jakim funkcjonuje PIM obecnie, należy go bardzo, bardzo i to bardzo mocno przewietrzyć. Same założenie powstania PIM-u na papierze jako inwestora zastępczego złożonego z fachowców jest bardzo dobrym pomysłem. Ten pomysł jest dobry, ale niestety w Poznaniu działa on w sposób karykaturalny i bardzo mocno pokrętny. Pamiętajmy, mamy sytuację, gdzie miasto przez swojego inwestora zastępczego PIM nadzoruje działanie spółki również miejskiej, gdzie jest też inwestorem zastępczym dla Aquanetu, który robi dodatkowe inwestycje nadzorowane przez PIM i jakby nie mamy tutaj tego zewnętrznego oka, które by przyjrzało się i dobrze rozliczyło te inwestycje. Niestety kwestie finansowania PIM-u, kwestie związane z tym, że tutaj też wcześniej pan Jaśkowiak chwalił się w jednej z debat, że PIM zarabia
to nie jest spółka od zarabiania. To nie jest spółka, która powinna zarabiać dla siebie pieniądze. To jest spółka zastępcza, która jest wykonawczą, która tak naprawdę, gdyby nie ona, to robiłby to ZDM. W momencie, w którym spółka PIM ma pieniądze, zarabia pieniądze, to są to pieniądze mieszkańców. Mieszkańców, którzy mieszkańcy je wpłacili. Nie mamy sytuacji też, gdzie nadzoruje ona zewnętrzne podmioty, tylko tak naprawdę znowu spółkę zależną dla miasta. Warto się przyjrzeć chociażby konstrukcji związanej z VAT-em w tej spółce. No jest to bardzo ciekawy temat. Bardzo dziękuję. I teraz Beata Urbańska, Koalicyjny Komitet Lewicy. Potrzebujemy transparentności nie tylko w PIM-ie, ale we wszystkich spółkach miejskich i my jako Lewica mówiliśmy o społecznej kontroli spółek, mówimy o tym, że te spółki powinny być kontrolowane, że powinny być transparentne, ale też, że w radach nadzorczych tych spółek powinny zaświadczać te osoby, które są ku temu dedykowane. Nie może być takiej sytuacji, jeżeli w radach nadzorczych spółek zasiadają osoby, które są, zasiadają urzędnicy, którzy po to, żeby mieć dodatkową premię czy dodatkowe finansowanie w ramach Urzędu Miasta zasiadają w tych spółkach, a więc społeczna kontrola spółek i spółki muszą służyć mieszkańcom. Dzisiaj nie do końca to się dzieje, dzisiaj na pewno trzeba będzie bardziej jakby uważniej przyjrzeć się tym spółkom, choć niewątpliwie spółki to jest jeden z elementów jakby zarządzania miastem, więc na pewno będą one funkcjonowały, ale w moim przekonaniu powinno to zupełnie inaczej wyglądać. Bardzo dziękuję za odpowiedź. I Zbigniew Czerwiński jako ostatni w tej serii. Poznańskie... Czy przypomnieć pytanie? Nie, pamiętam. Poznańskie inwestycje miejskie nazywam przepalarnią pieniędzy. Jakby według założeń miała być to spółka, która doprowadzi, że będziemy w stanie lepiej wykonywać inwestycje miejskie, pozyskać fachowców. Ten model się nie sprawdził. Jakby zarządowi płacimy bardzo duże pieniądze, natomiast no, ja dokonałem takich porównań związanych z wykonywaniem na przykład dróg wojewódzkich na terenie zabudowanym, czyli podobnie jak miejskim, bo oczywiście inaczej jest na polu, a inaczej kiedy droga wojewódzka jakby prowadzi przez miejscowość, gdzie też są wszystkie media. I okazuje się, że często drogi wojewódzkie, które mają wyższe standardy niż na przykład drogi lokalne, ponieważ muszą przenosić większe obciążenia na oś, wychodzą taniej, mimo że tam też mamy do uwzględnienia wszystkie rzeczy. Czyli do likwidacji, ponieważ jest to przykład błędnego sposobu zarządzania miastem, jest utrudniona kontrola społeczna i dodatkowo no, okazało się, że jednak nie była w stanie skoordynować tych projektów w taki sposób, żeby nie doprowadzić do chaosu inwestycyjnego. Bardzo dziękuję. Minuta dziękuję. Mija. Trzecie pytanie w tej serii, w pierwszej naszej serii debaty Radia Poznań z wszystkimi kandydatami na prezydenta Poznania. Czy Poznań potrzebuje strefy czystego transportu, czyli obszaru, do którego nie mogą wjechać najstarsze samochody niespełniające norm ekologicznych? Prezydent Jacek Jaśkowiak, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Minuta na odpowiedź. Docelowo w przyszłości tak, natomiast to jest proces, który na pewno nie będzie szybko wprowadzony z uwagi na to, by nie wykluczać części mieszkańców, którzy nie mają nowoczesnych samochodów. Musimy sobie zdać sprawę z tego, jaka jest średnia wieku samochodu w Polsce, w Poznaniu. Ja jestem przeciwnikiem wykluczania takiego ekonomicznego tych osób, których nie byłoby stać na to, żeby wjechać. Natomiast na pewno bardzo dużo robimy w tym obszarze, jeśli chodzi o kryteria, które są dla na przykład podmiotów obsługujących Poznań w zakresie wywozu śmieci. Czyli te samochody, to jest tam też bodajże około 150, które wywożą te śmieci. Autobusy wodorowe, elektryczne w tym obszarze, gdzie dotyczy to naszych samochodów, czy tych, na które mamy wpływ, na pewno to robimy. Bardzo dziękuję. Przemysław Plewiński, Trzecia Droga. W dalszym okresie czasu jak najbardziej będzie to konieczne i wydaje mi się, jest to pewną normą w tym momencie ewolucji miasta i myślenia o mieście, tylko tutaj też się zgodzę, że nie może być sytuacji, w której przymuszamy ludzi w tym momencie do wymiany samochodów. Dobrze wiemy, jak ceny samochodów i samochodów używanych w ostatnich 2-3 latach wzrosły. Ja się cały czas śmieję, że możemy sprzedać dwuletni samochód za wyższą cenę, niż go kupiliśmy te 2 lata temu. Dlatego nie jest to moment, który możemy wykonać w tym momencie. Jednocześnie kluczowym będzie zdefiniowanie zasad, na jakich będziemy ograniczać wjazd samochodów. Tutaj uważam, że jakby sama kwestia rocznikowa
jest trochę błędna. Bardziej skupmy się na samych normach spalin i ilościach spalin, bo możemy mieć małe auto starsze, które mniej spalin produkuje niż wielkie, nowoczesne auto. Albo nawet z drugiej strony też odwrotnie. Skupiłbym się na normach spalin i kwestii spalin, nie na samym roczniku. Bardzo dziękuję. Beata Urbańska. Oczywiście, że docelowo tak, natomiast to nie może być takie jedno cięcie, tylko to musi być ewolucyjnie wprowadzone i muszą być też mieszkańcy o tym informowani, o zasadach, o tym, jakie mają być określone parametry. Natomiast myślę, że w takim dłuższym horyzoncie czasowym wolałabym, żeby to było szybciej zrealizowane, ale myślę, że to jest ta decyzja, od której my nie jesteśmy w stanie odstąpić, bo tego wymagają od nas zewnętrzne czynniki, więc na pewno tak, ale póki co to możemy też zachęcać mieszkańców do tego, żeby zaczęli korzystać z komunikacji miejskiej i żeby chętniej przesiadali się na autobus czy tramwaj. Zbigniew Czerwiński, czy Poznań potrzebuje strefy czystego transportu? Nie, szczególnie, że zgadzam się z tym, że powinniśmy zachęcać poznaniaków do korzystania z komunikacji zbiorowej pod warunkiem, że będzie ona lepiej funkcjonować. Natomiast są oczywiście te elementy obiektywne, takie jak teraz zwiększenie zawartości etanolu z E5 do E10 powoduje, że część samochodów w sposób naturalny się wyłącza albo musi przechodzić na droższe paliwo. Natomiast, jak powiedziałem, nie jestem zwolennikiem wprowadzania tej strefy, natomiast uważam, że oczywiście priorytetem w Poznaniu powinna być komunikacja zbiorowa, a druga to jest komunikacja samochodowa, bo to są dwa główne sposoby przemieszczania się Poznaniaków w mieście. I jako ostatni na to pytanie odpowie Łukasz Garczewski, Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Poznań. Nie, ponieważ mamy masę narzędzi, z których miasto do tej pory nie korzystało, z nieznanych mi przyczyn. Powinniśmy, zanim sięgniemy po takie narzędzia jak strefa czystego transportu, to powinniśmy obniżyć cenę biletów w komunikacji zbiorowej. Powinniśmy zapewnić płynny objazd centrum ulicami tak zwanej drugiej ramy. Powinniśmy zainwestować w czujniki powietrza, żeby lepiej rozpoznawać przyczyny zanieczyszczenia w centrum i w innych dzielnicach Poznania. Tutaj jest masa roboty, zanim weźmiemy się za zmiany, które ograniczałyby wolność poznaniaków. I cieszę się, że jest taka zgodność wśród kandydatów. Natomiast jakoś przez ostatnie kadencje nie szły za nią jakieś zmiany i to jest dziwne, niepokojące. Mocno apeluję do wszystkich osób tutaj w panelu, które mówią tyle o transporcie zbiorowym, żeby poszły za tym słowem, z tymi słowami i obniżyły cenę dla wszystkich poznaniaków. Bardzo dziękuję. Dziękuję także Państwu za dyscyplinę czasową. Wszyscy trzymają się tej jednej minuty. Przechodzimy do czwartego pytania. W poznańskim MPK brakuje kierowców. Przez brak ludzi do pracy wypadają kursy. Czy należy podnieść ceny biletów autobusowych, tramwajowych, by kierowcy zarabiali więcej? A jeśli nie, to jak rozwiązać problem braku kierowców? Przemysław Plewiński, Trzecia Droga. Brak kierowców, tutaj bodajże 30 motorniczych brakowało w lutym i 50 czy 80 kierowców autobusów. Jest to duży problem dla MPK, bo tak naprawdę dobrze wynagrodzany pracownik, dobrze wynagradzana osoba pracująca w MPK przysłuży się i mieszkańcom i miasto. Czy powinniśmy podwyższać ceny biletów? Nie. I to właśnie z tego powodu, że musimy myśleć o zachęceniu ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej. Tutaj kluczowym będą na pewnym etapie kwestie związane czy początkowo z audytem inwestycji miejskiej, z audytem budżetu miasta i konieczne przesunięć budżetowe właśnie w tym kierunku, aby to te najważniejsze komórki miasta, te, do których powołane są samorządy na tym najniższym szczeblu gminnym, żeby one funkcjonowały. A między innymi jednym z podstaw jest zapewnienie komunikacji publicznej i tutaj to powinno być głównym zadaniem. Bardzo dziękuję. Pani Beata Urbańska, Komitet Lewica. Bezpłatna komunikacja dla dzieci i młodzieży, tak. Bilet mieszkańca, czyli taki, który spowoduje, że mieszkańcy będą mieli tańszą komunikację. Mówiliśmy o tym, 99 zł dla osób, które tu płacą podatki, 199 to jest ta sieciówka dla osób, które nie płacą podatków. W Poznaniu na pewno ceny czy pensje dla motorniczych muszą wzrosnąć, bo jeśli nie ma motorniczych, to nawet jak mamy najlepszy tabor, to on nie funkcjonuje i powrócić należy do tych kursów, które były przed COVID-em. Ja tylko chcę przypomnieć, że 1 900 000 to są kursy w 2019 roku autobusowe, 1 700 000 to są w roku 2022, czyli mamy spadek kursów, częściej te kursy wypadają, więc na pewno podwyżki dla motorniczych, a będą one, jeśli będziemy łapali podatników i przyszłych podatników i wtedy będą środki w budżecie miasta Poznania. Bardzo dziękuję. Przypomnę pytanie. W poznańskim MPK brakuje kierowców. Przez brak ludzi do pracy wypadają kursy.
Czy należy podnieść ceny biletów autobusowych, tramwajowych, by kierowcy zarabiali więcej? A jeśli nie, to jak rozwiązać problem braku kierowców oraz pan Zbigniew Czerwiński? Nie ma konieczności w tej chwili zmiany ceny biletów, natomiast tutaj działa rynek. Jest to odpowiedzialna praca. W związku z tym kiedyś wystarczało, że była ta praca w firmie stabilnej. Natomiast ze względu na to, że ona jednak wiąże się z poważnymi obciążeniami, bo jest to forma służby społecznej, czyli pracuje się również w soboty, niedzielę, w nocy i w święta. W związku z tym w sposób naturalny trzeba zwiększyć zachętę ekonomiczną, żeby zwiększyć ilość ludzi, którzy są gotowi podjąć tę pracę. Poznański Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest przygotowany do tego, żeby szkolić kierowców. Bardzo dziękuję. Pan Łukasz Garczewski, Społeczny Poznań. Bezsprzecznie należy podnieść pensję. I zaciekawiła mnie forma pytania, bo to nie jest tak, że MPK jest jakąś oddzielną spółką komercyjną, tylko jest po prostu własnością miasta i ma zapewniać usługę publiczną nie tylko tym, którzy jeżdżą tramwajami i autobusami, ale wszystkim poznaniakom, bo im więcej z nas przesiądzie się do komunikacji zbiorowej, tym bardziej przejezdne będą poznańskie drogi. Więc wszystkim, również kierowcom, powinno zależeć na tym, żeby była pełna obsada w MPK. Pan Jeśkowiec za chwilę powie Państwu, że 80% kursów jest na czas i nie ma się czym martwić, ale z naszych rozmów z poznanikami wynika jasno, że opóźnienia i wypadające kursy owszem się zdarzają i są dotkliwym problemem dla poznaniaków. Więc po pierwsze to podwyżka pensji, ale po drugie to powinien być projekt, z którego jeden z wiceprezydentów jest po prostu rozliczany. Nie może być tak, że mamy przez wiele miesięcy niedobór kierowców w Poznaniu i rozmawiamy o tym, bo akurat jest kampania wyborcza. Bardzo dziękuję. I pan Jacek Jaśkowiak, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Nie uważam, żeby w tej chwili podwyżka cen biletów była konieczna. Wpływy z biletów w skali roku to jest 216 milionów złotych. Koszt transportu to jest w tej chwili około 600, w związku z tym to jest ta różnica, którą miasto w tej chwili dotuje transport publiczny. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście te rzeczy, które robimy w układzie kolei metropolitalnej. Rozmawiałem z kolegą, który jest kierowcą autobusu, kolega z mojej klasy w szkole. Powiedział mi, że jeździ od tylu lat i wolał jeździć tak naprawdę tym ogórkiem, który wtedy był, bo wtedy ludzie byli po prostu bardziej uprzejmi. Dzisiaj punktualność wynosi nie 80, tylko 86%. Natomiast to, nad czym musimy popracować, to nad szacunkiem tak naprawdę poznaniaków dla tych, którzy pracują w sektorze publicznym, dla tych, którzy pracują fizycznie i remontują nam rynek i inne elementy, dla tych, którzy przyjeżdżają po śmieci. To jest w tej chwili kluczowe właśnie, bardzo żebyśmy wyrobili dziękuję takie nastawienie pozytywne. I przechodzimy do ostatniego pytania w pierwszej serii. Pytanie o oświatę. Jako pierwsza będzie odpowiadała pani Beata Urbańska. W rankingu poznańskich szkół podstawowych przygotowanym przez portal Wasza Edukacja najlepsza publiczna i obwodowa szkoła w Poznaniu, podstawowa szkoła, znalazła się na 16 miejscu. Na czele są placówki społeczne i prywatne. Jak podnieść jakość kształcenia poznańskich miejskich szkołach? Pani Beata Urbańska, Komitet Lewicy. 16 i co roku jest coraz gorzej. Jeszcze kilka lat temu była w pierwszej 15, dzisiaj to wygląda zdecydowanie gorzej. My od dłuższego czasu mówimy klasy, które mają 20 uczniów w szkołach podstawowych. To jest jeden z tych elementów, które z jednej strony może to rozwiązać, może podnieść jakość nauczania, ale też sprawi, że nauczyciele będą mieli większy czy lepszy komfort uczenia w szkole, ale też dodatkowe zajęcia i dodatkowe finansowanie dla uczniów, tylko takie finansowanie, które też będzie weryfikowane, bo my dzisiaj z jednej strony przeznaczamy środki na jakieś dodatkowe zajęcia, ale brakuje takich programów, które to weryfikują, czy te pieniądze, które idą na nauczanie, one rzeczywiście są dobrze wydatkowane, czyli mniejsze klasy, szkoła równa, szkoła demokratyczna, ale też uczenie szczególnie uczniów czy osób młodych tego, jak powinien wyglądać samorząd i wsparcie dla młodzieżowych rad miasta do tego, żeby młodzi uczniowie czy ludzie aktywnie włączali się w tworzenie społeczności lokalnej. Bardzo dziękuję. Pan Zbigniew Czerwiński. Jak podnieść jakość kształcenia w poznańskich miejskich szkołach? Obawiam się, że obecne pomysły pani minister, czyli likwidacja zadań domowych, które dotyczy tylko szkół publicznych, jeszcze bardziej doprowadzi do rozwarstwienia. Natomiast nasz pomysł jest bardzo prosty. Chcemy jakby podnieść
wyniki egzaminów. Ponieważ jest to bardziej obiektywne niż indywidualne szkoły, jesteśmy mniej więcej na 9., 10. miejscu, jeżeli chodzi o wyniki egzaminu ósmoklasisty i maturzystów. Poza angielskim, gdzie jesteśmy na 5., chcielibyśmy, żebyśmy awansowali przynajmniej do 1. piątki. Szansą dlatego jest uwolnienie szkoły od obowiązków biurokratycznych, danie większych zachęt dla dyrektorów, żeby lepiej kształtowali zespoły nauczycielskie. I trzecia rzecz, jakby ścisła współpraca między rodzicami i uczniami. Ja przez 25 lat chodziłem na wywiadówki i naprawdę, jeżeli chcemy osiągnąć dobre efekty, to rodzice muszą się angażować, muszą wspierać nauczycieli w procesie edukacyjnym i wychowawczym. Natomiast postawa klient płaci i wymaga jest postawą, która niestety musi się źle skończyć dla polskiej edukacji. Minuta minęła. Pan Łukasz Garczewski. Już to mówiłem, na której jest debat, ale moim zdaniem patrzenie na jakość edukacji tylko przez pryzmat rankingów jest ogromnym błędem, który jest powtarzany przez kolejne rządy i samorządy niestety również. Powinniśmy patrzeć na to, jak kształtujemy naszą młodzież i dzieci, jak w tej szkole im się przebywa, bo spędzają tam większość swojego przecież młodego życia. Mamy dużo do zrobienia, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne przede wszystkim dzieci. I niestety, panie Czerwiński, ale przykręcanie śruby i stawianie na jeszcze wyższe wyniki obiektywne, tak jak pan mówi, nie, one nie są obiektywne, bo jeśli na to położymy nacisk, to szkoły i nauczyciele będą sztucznie próbować dzieciaki zmuszać do jeszcze większego skupienia, a retencja tej wiedzy wcale nie jest taka duża. Tak? Więc żeby to zadziałało i zaprocentowało nam dobrze wykształconymi obywatelami, obywatelkami, to musimy podejść do sprawy odpowiedzialnie, czyli właśnie przez pryzmat zdrowia psychicznego ucznia i przy współudziale NGO-sów, które dzięki odejściu pana Czarnka też mogą już do szkoły wrócić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jacek Jaszkowiak, Komitet Koalicja Obywatelska. No, nie wydaje mi się, żeby rzeczywiście patrzenie przez pryzmat tych rankingów było najbardziej istotne. Te szkoły społeczne to jest też kwestia tych rodziców, którzy wożą dzieci na zajęcia dodatkowe i tak dalej. I pytanie, czy te dzieci są bardziej szczęśliwe, czy są przeładowane tak naprawdę zajęciami, kursami, różnego rodzaju elementami dodatkowymi. Nie wiem, czy to jest to szczęście dziecka. Uważam, że bardzo istotne w tej chwili jest zupełnie inne spojrzenie przez pryzmat właśnie szkolenia zawodowego. My dzisiaj robimy sporo z rzemieślnikami, z Izbą Rzemieślniczą i chcemy, żeby tak naprawdę przede wszystkim kształcić te dzieci w taki sposób, żeby były na odpowiednim poziomie w układzie zapotrzebowania rynku pracy. Żeby były potem szczęśliwe, zarabiały dobre pieniądze, bo dobry kucharz, dobry krawiec, dobry rzemieślnik może tak naprawdę bardzo dobrze funkcjonować z bardzo wysoką pozycją społeczną. To nie musi być taki wyścig w układzie właśnie studiów takich czy innych. Bardzo dziękuję. Przemysław Plewiński. Przypomnę pytanie. W rankingu poznańskich szkół podstawowych przygotowanym przez portal Wasza Edukacja najlepsza publiczna obwodowa szkoła podstawowa w Poznaniu jest na 16. miejscu na czele placówki społeczne i prywatne. Jak podnieść jakość kształcenia w miejskich szkołach? Ja mam tę przyjemność, że od paru lat prowadzę zajęcia w poznańskich liceach, gościnnie z zakresu podstaw prawa, prowadzę je pro bono, gdzie tak naprawdę poznając dyrektorów, przedstawiając im mój pomysł na prowadzenie tych lekcji, widzę zainteresowanie. Widzę zainteresowanie przeogromne uczniów, którzy chcą faktycznie chłonąć wiedzę, która jest przedstawiana im w sposób naturalny, wiedzę wykraczającą poza podręczniki, rozszerzającą wiedzę. Ja cieszę się przeogromnie ze zmiany ministra edukacji. Tutaj na szczęście teraz ponownie będziemy mogli wprowadzić ciekawsze, dodatkowe zajęcia dla uczniów, a ci uczniowie naprawdę są chętni chłonąć wiedzę. Z drugiej strony jestem tym rodzicem, który chodzi na wywiadówki swojego syna do podstawówki i też widzę tych nauczycieli, którym się chce. Tylko pamiętajmy, że pewną kwestią i zachętą dla nauczycieli bardziej kreatywnych jest też z drugiej strony kwestia wynagrodzenia. Jeżeli dodatek za wychowawstwo dla nauczyciela, który ma pod sobą 30 uczniów, który ma pilnować, wychowywać, śledzić ich rozwój naukowy, wynosi 350 zł, wydaje mi się, że jest to za mało, bo ja zgodzę się tutaj ze słowami pana Garczewskiego, no prestiżem się nie wyżywimy, nie zjemy, niczego za to nie kupimy, nie zjemy. Bardzo dziękuję, dziękuję także za wszystkie pozostałe odpowiedzi. Na tym kończymy pierwszą część debaty.
A w drugiej części to kandydaci będą zadawać sobie pytania. Na zadanie pytania każdy z Państwa będzie miał 30 sekund, później odpowiadający ma minutę na odpowiedź, po czym kandydat zadający pytanie ma jeszcze 2 minuty na komentarz, na dyskusję z kandydatem, któremu zadał pytanie. Czyli 30 sekund pytanie, minuta odpowiedź, 2 minuty na dyskusję. Jako pierwszy pan Zbigniew Czerwiński, komu pan zada pytanie? Pytanie do pana Jacka Jaśkowiaka. Startując z kampanii, wynajęliśmy jako komitet nośniki na poznańskich przystankach, ale fakturę dostaliśmy od międzynarodowego koncertu. Mam pytanie, ponieważ pan Jacek Jaśkowiak kiedyś się tym zajmował, nawet jego wspólnik w tej chwili dawny pracuje w Targach Poznańskich, gdzie się tym zajmuje. Czy cały ten problem związany z outdoorem jakby nie przerósł miasta? Z jednej strony mamy zawiadomienie NIK-u do prokuratury, a z drugiej strony jakby ciąg problemów z outdoorem w Poznaniu. Dziękuję. Minuta dla prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Proszę zobaczyć, ile reklam nielegalnych zniknęło z tej mapy Poznania. I kto najbardziej bronił tych nielegalnych reklam, to właśnie było Prawo i Sprawiedliwość. I jednocześnie dzięki temu, że targi przejęły tak naprawdę kwestie reklamy zewnętrznej w układzie słupów i wiat, zrobiły 500 wiat nowych przystankowych, wyremontowały 170. One są w tej chwili w jednym standardzie. To nie są już wiaty, które są odklejone reklamami całe, tylko są właściwie trzy elementy, które pozwalają tak naprawdę na to, że dzięki takiej konstrukcji targi mają przychód, a jednocześnie też tak naprawdę uporządkowały przestrzeń reklamową. Natomiast w zakresie już tego, w jaki sposób mają targi podwykonawców, to już jest jakby osobna rzecz. Natomiast ten element, jeśli chodzi o ten NIK, to zobaczymy, tak jak przez 8 lat byłem nękany przez Was, przez Wasze służby, przez CBA, nie wiem jaką ilością postępowań, to w tym momencie te wszystkie postępowania bardzo skończyły dziękuję. Się. Dziękuję. Panowie, macie 2 minuty teraz na komentarz, dyskusja. Także dodaję. Wydaje mi się, że z mojej wiedzy na temat rynku, że z tego, co zapłacił nasz komitet, to do kasy międzynarodowych targów poznańskich wpłynęło nie więcej niż 20%, a poniosły... Pan prezydent może się włączać. Poniosły targi i miasto... Uważałem, że jesteś poważnym człowiekiem i że takie tezy, tak, że będziesz to sprawdzał. To, że pan Garszewski głosi takie, a nie inne tezy małe, ale, to się przyzwyczaiłem. Natomiast ciebie traktowałem zawsze pan poważnie, że skończę? Bo znamy się od lat. Tak, pozwoli pan prezydent, że skończę. Generalnie jest tak. Uważam, że jednak coś stało się nie tak. Targi poznańskie zajęły się obszarem, które myślę, że im nie najlepiej wychodzi. Powinni się skupić na tym, co najważniejsze, czyli organizowanie wielkich imprez targowych i konferencji. Rynek outdoorowy to jest coś, na czym prawdopodobnie połamie zęby. Może ktoś to po prostu później kupi, uważając, że trzeba wyciąć część spółki, która nie daje dochodu. Uważam, że niestety targi nie spełniają się w tej roli. No, byłeś szefem rady nadzorczej targów, potrafisz przeczytać sprawozdanie finansowe, więc zachęcam Ciebie do sprawdzenia tego, jaka jest rentowność tego, co robią targi w obszarze reklamy zewnętrznej. I mam nadzieję, że do tej następnej debaty, czyli jutro, się przygotujesz merytorycznie i będziemy rozmawiali na temat już konkretnie, tak jak Ty potrafisz rozmawiać, bo potrafisz czytać sprawozdania finansowe, mając firmę, która przez tyle lat funkcjonuje. Wprawdzie jedną teraz chyba likwidujesz, ale generalnie i tak jest dobrze. 20 sekund jeszcze zostało panu Zbigniewowi Czernińskiemu. Także jakby jeżeli chodzi o reklamę, konkretnie jeżeli chodzi o City Lighty, myślę, że tutaj jakby gro przychodów jest dla firmy zewnętrznej, a jako Poznanie startujący w wyborach wolałbym, żeby było dla targów. Ale Zbyszku, sprawdź dane, sprawdź jakie są przychody, sprawdź jaka jest rentowność i wtedy dziękuję. Możemy... Dziękuję. Teraz pan Łukasz Garczewski, komu pan zada pytanie? Pytanie dla odchodzącego prezydenta, pana Jacka Jaśkowiaka. Pół minuty pana. Pytanie jest o szpital na Szkolnej. W 2019 roku wmurowywał pan taki kamień węgielny i kapsułę czasu, która miała zapoczątkować budowę domu dla seniorów. I dzisiaj się dowiadujemy, czy wczoraj dowiadujemy się z prasy, że nie będzie tam domu dla seniorów, będą mieszkania. Więc ja bym chciał, żeby pan powiedział poznaniakom, jak to jest, że składa pan pewną obietnicę, uczestniczy w procesie jakby rozpoczynania inwestycji. Czas na zadanie pytania minął. I potem okazuje się, że ta inwestycja ma zupełnie inny charakter.
I nie będzie łóżek dla seniorów, domu dla seniorów, tylko będą mieszkania na sprzedaż. Co tu się stało i kiedy? Odpowiada Jacek Jaśkowiak. No, miasto sprzedało nieruchomość na szkolnej, w której wcześniej był szpital. Kupiła to spółka Orfea, podmiot utworzony na giełdzie w Paryżu, który prowadził takie luksusowe domy seniorów. I ten podmiot we Francji tak naprawdę otarł się o bankructwo, miał poważne problemy i podmiot ten zlikwidował właściwie całą swoją działalność w Polsce, sprzedając te nieruchomości, które dzisiaj ma. To byłby i tak taki dom dla seniorów bardzo, bardzo zamożnych, bo proszę sprawdzić, jak to funkcjonowało, załóżmy, w innych krajach europejskich. I w tym obszarze również też nie wiem, czy takie ceny, które w tak luksusowym miejscu by były, byłyby ok. Ja dzisiaj byłem z panią ministrą do spraw senioralnych w naszym takim minuta DPS-ie. Właśnie mija. Czy pan Łukasz Garczewski chce dopytać, chce skomentować? Tak, ja chciałem zapytać, jak to się stało, że ze szpitala, który miał przeznaczenie na usługi i taką miał kwalifikację tego gruntu w planie zagospodarowania, nagle pojawia się obiekt, który będzie miał cel mieszkaniowy. To kto zatwierdził, dlaczego zmianę przeznaczenia tego terenu i kiedy? Bo dowiadujemy się o tym dzisiaj, a być może pan miał wiedzę o tym wcześniej. I drugie pytanie, skoro to miał być luksusowy dom dla seniorów, to dlaczego w ogóle miasto sprzedało tej spółce, a nie jakiejś innej, która wybudowałaby dom dla seniorów, na których poznaniaków starszych byłoby stać? Co tu się stało? Bo ja tego nie rozumiem. Ale po pierwsze, tak, te plany, tak, przecież proszę zobaczyć, co jest w pobliżu, tak, w pobliżu są również kwestie mieszkaniowe. To, że podmiot, który to kupił, chciał robić tam dom seniora, no to wynikało ze specyfikacji tak naprawdę działania tego podmiotu i z jego cech. On się zajmował właśnie profesjonalnie tym, kupił nieruchomość, za którą zapłacił dwukrotnie więcej niż wynosiła wycena. My mieliśmy szansę dzięki temu, by te zdegradowane tak naprawdę przestrzenie w układzie miasta odnowić. I obok są przecież też te kwestie mieszkalne. Dzisiaj byłem właśnie z panią ministrą do spraw senioralnych w naszym DPS-ie na Strzeszynie, który właśnie zrobiliśmy. I takie DPS-y będziemy budować. To jest w ogóle wzorcowe. Pani ministra była bardzo zaskoczona tym, jaki jest poziom tego na Strzeszynie. W ogóle zachęcam, żeby pan też tam się udał. Pół minuty panu Łukaszowi Garczewskiemu. Ale pan argumentował, że ten dom senioralny przy szkolnej ma powstać właśnie tam i to jest dobry pomysł dlatego, że te pomieszczenia szpitalne są już częściowo przystosowane. I teraz okazuje się, że będą tam mieszkają. To był to dobry pomysł, panie Jaśkowiak, czy nie? Bo sprzedaż tej nieruchomości oczywiście była dobrym pomysłem, bo inaczej by to niszczało przez lata. My dzięki temu otrzymaliśmy bodajże 40 milionów złotych i ta przestrzeń zostanie zrewitalizowana. Bardzo jak pan dziękuję. Był w tych pomieszczeniach, to pan by mógł zobaczyć, w jakim to było stanie. Bardzo dziękuję. Ja teraz pana słowo. Czas dla Jacka Jaśkowiaka, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska. Komu pan zadaje pytanie, ma pan na to pół minuty. Ja zadaję pytanie Zbyszkowi Czerwińskiemu. Przez lata waszych rządów spadła słuchalność m.in. Radia Poznań i spadła oglądalność telewizji publicznej. To są bardzo ważne media lokalne. Czy uważasz, że samorząd, czy to na poziomie województwa, czyli Urzędu Marszałkowskiego, czy miasta, powinien się angażować w to, żeby w tej chwili wesprzeć tego typu media, żeby one tak naprawdę odzyskały słuchalność, oglądalność, bo media lokalne są bardzo istotne w zakresie tak naprawdę funkcjonowania miasta, województwa i przywrócenie im... I minuta pozycji. Na odpowiedź dla pana Zbigniewa Czerwińskiego. Po ataku bezprawnym Sienkiewicza dopiero zjechała oglądalność telewizji publicznej. Wy doprowadziliście do jakiejś całkowitej degrengolady. Także przypominam moje hasło, Radio Poznań popieramy, zlikwidować go nie damy. Niestety jest tutaj likwidator, a nie prezes zarządu. I oczywiście jestem zainteresowany, żeby ta rozgłośnia, która powstała przed wojną, dalej funkcjonowała. Natomiast jakby demolowanie mediów na potęgę zaczęło się w zamachu grudniowym. Ja doskonale wiem, ile trwa odczytanie aktu notarialnego. No w związku z tym, jeżeli dokonuje się przestępstwa przeciwko dokumentom, poświadczenia nieprawdy, bo jeżeli ktoś powiedział, że przez półtorej godziny notariusz jest w stanie
odczytać 50 stron aktu notarialnego, to jest oczywiście żart. Po prostu zdemolowaliście... Dwie minuty panowie macie na dyskusję, ale, na komentarz. Ale to nie odpowiedział na pytanie, bo ja się zapytałem, co możemy teraz zrobić, żeby to, co wyście zdegradowali, tak, z 8% na 2%, to jest znaczący spadek. Jeżeli masz dane teraz, tak, które są od tak naprawdę 15 grudnia, do dzisiaj, to proszę, żebyś je podał, tak? Bo lubię konkrety. Jeżeli coś mówisz o jakimś spadku, to mów i przedstawiaj dane, tak? Bo na razie głosisz takie tezy, które moim zdaniem nie mają podparcia absolutnie w liczbach. Niszowa telewizja Republika wyprzedziła w rankingu telewizję, programy informacyjne Telewizji Polskiej. Natomiast jeżeli chodzi o audycje regionalne, no powiem tak, no, prowadziłem protesty. Wprowadziliście po prostu brutalną cenzurę. Prowadziłem protesty na ulicy Serafitek i w Radio Poznań one się ukazywały, były informacje, ponieważ tutaj jakby nie nastąpiło to glejszachtowanie. Natomiast telewizja publiczna Poznań nie zauważyła kilkunastu protestów, które się odbywały za płotem. Po prostu wprowadziliście cenzurę. Zbyszku, no, protestowaliście rzeczywiście, bo traktowaliście telewizję publiczną, Polskie Radio, jako tubę propagandową, tak? I to był tak naprawdę problem. To było wasze narzędzie walki również z opozycją, kiedy wjeżdżało CBA razem właśnie z mediami, by pokazać właśnie któregoś z polityków w taki sposób, żeby właśnie wygrać wybory. Pan Jacek Jaśkiewicz wręczył powiedzieć, że traktowaliśmy jak tubę. No, odsunęliście wzorcowego dziennikarza Łukasza Kazimierczaka, z którym każdy z nas miał okazję jakby brać jego audycjach, zero stronniczości i jakby odsunęliście go z anteny. No to jest taka sytuacja, że po prostu działacie obuchem. No, po pierwsze, no, bardzo dziękuję panowie. Czas minął. Przypominam, że to jest debata kandydatów na prezydenta Poznania. Będzie pan miał minutę na koniec w ramach swobodnej wypowiedzi. Można się do tego odnieść. Teraz pytanie zadaje Przemysław Prywiński, kandydat trzeciej drogi. Wróćmy do tematów istotnych dla mieszkańców Poznania, a nie ogólnopolskich. Bliższy ciał. Pytanie do pana Jacka Jaśkowiaka. Za czasu pierwszej kadencji podróżował pan przez 7 miesięcy. Ja chciałem się dowiedzieć, łącznie przez cały czas kadencji, 7 miesięcy pana nie było w urzędzie, nie było pana w Poznaniu. Teraz słyszymy o tym, że znowu trudno jest pana znaleźć w urzędzie, że bywa pan 2 dni w tygodniu. Widzimy jednocześnie, jak pan kąpie się przerębru z panem Sutrykiem. Ja mam pytanie, znalazłem dane za 2022 rok, wiadomo, wcześniej jeszcze była pandemia. Przez ile czasu nie było pana w urzędzie w Poznaniu w tej kadencji? Po pierwsze są to dane, które można pozyskać pisząc odpowiednie pismo, bo teraz w głowie panu tego nie powiem. To, że należy pracować i działać w taki sposób, żeby skutecznie do pewne rzeczy domykać, to jest jakby osobna rzecz. I również bywałem w Warszawie, spotykałem się z ministrami, z panią minister Emilewicz i pewne rzeczy, które się udało zrobić dla Poznania, no trzeba jednak ruszyć ten tyłek i pojechać. Gdy mieliśmy tak naprawdę ten problem migracyjny w zakresie Ukraińców, byłem na Tajwanie na koszt tak naprawdę organizatora tego seminarium, które było tam organizowane i po tym przyjeździe Poznań uzyskał 300 tysięcy dolarów właśnie na rzecz tych Ukraińców, a miasta ukraińskie, takie jak Kijów, Charków, otrzymały 32 miliony, w czym też wspierałem władze tajwańskie. I te elementy, które się wiążą właśnie z 3 wizytami w Warszawie. Minuta właśnie mija. Okej, ale jednocześnie mamy sytuacje, w których nie ma pana na posiedzeniach Rady Miasta, nie ma pana na spotkaniach z mieszkańcami, wszędzie pojawia się pan wiceprezydent Wiśniewski albo pan wiceprezydent Solarski, że przy sytuacjach kontrowersyjnych też pana nie ma. Rozmawiałem z mieszkańcami Górczyna, spotkałem się z nimi, opowiadali, jak wielokrotnie pana próbowali zaprosić, żeby się spotkać, porozmawiać o swoich problemach. Nie czuje pan, że jednak powinien być pan w mieście, a nie myśleć o tym, żeby robić sobie na przykład kampanię wyborczą w Warszawie, żeby być prezydentem Polski? Po pierwsze, mam spotkania z mieszkańcami regularnie. Mamy 42 osiedla, być może o tym pan wie. Są spotkania regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, na którym mamy wpierw z Radą Osiedla, potem jest z mieszkańcami, potem są spotkania indywidualne. Również w zakresie tak dużej struktury, jaką jest miasto, są niezbędne moje rozmowy z dyrektorami. Ja w urzędzie bywam i pracuję od przynajmniej 8 do 12 godzin dziennie.
w bardzo wiele sobót, w bardzo wiele niedziel i mogę to panu pokazać. Ale jest pan codziennie w urzędzie? Oczywiście, że jestem codziennie w urzędzie, poza tymi elementami, kiedy na przykład muszę wyjechać, chociażby na przykład jestem w zarządzie Unii Metropolii, mamy te spotkania na przykład w Warszawie, czy w innych też miastach. Są te elementy, które się wiążą ze współpracą Poznania z innymi miastami i to jest, zostało pół minuty, panowie. To jest też normalna rzecz. I teraz nie wiem, czy pan siedzi tylko w kancelarii i pan przez TikTok szuka swoich klientów, czy pan również, też no jednak... To ja tylko powiem tak, spotkałem się z mieszkańcami Strzeszyna, spotkałem się z mieszkańcami Kieksza, spotkałem się z mieszkańcami Głuszyny, Górczyna i jeszcze paru innych osiedli. Oni wszyscy mówią, że chcieliby się z panem spotkać, chcieliby panu przedstawić swoje problemy, jednak jest pan osobą kompletnie niedostępną. Na co ja żałuję, bo tak naprawdę pan jako gospodarz miasta powinien myśleć o mieszkańcach tego miasta. Spotykam się na każdy wniosek Rady Osiedla. Pani Beata Urbańska, pytanie 30 sekund. Komu zadajemy? Panu Jackowi Jaśkowiakowi. Zgodni państwo dzisiaj. Tak. Wczoraj byliśmy w Jeżyckim Centrum Kultury na debacie, na której zabrakło prezydenta Jacka Jaśkowiaka, ale było sporo pytań takich już skierowanych bezpośrednio do pana prezydenta, stąd pozwolę sobie je zadać. Przede wszystkim chodziło o to, co stało się z centrum, o to, że centrum niestety, ale wymiera. Te wszystkie remonty, to w jaki sposób zmierzać do pytania, były prowadzone, one spowodowały to, że mieszkańcy nie chcą znowu wrócić do centrum. Co pan zrobi, jeżeli, żeby ci mieszkańcy jednak wrócili do centrum i co pan zrobił przez ostatnie 5 lat, bo inaczej, co innego mówią liczby, a inaczej wygląda to odczucie mieszkańców. Beato, zapraszam na Stary Rynek, przyjdźcie, zapraszam na Plac Kolegiacki, przyjdź, pójdź na Święty Marcin. Na Święty Marcinie przed remontami mieliśmy 16, na 16 lokali ZKZ Łódzkich, mieliśmy 15 wolnych, dzisiaj jest jeden. Proszę zobaczyć, ile lokali jest tak naprawdę w tej chwili dostępnych na Starym Rynku. Poszukaj jakiegoś na jakąś działalność gospodarczą. Wszystko jest zajęte i rynek tętni życiem. Święty Marcin również tętni życiem. Ja mam wrażenie czasami tak, że uczestniczę w debacie z jakimiś malkontentami, którzy po prostu w ogóle nie wiedzą, co się w Poznaniu dzieje. Także wszystko umarło, ludzie są zadowoleni, uśmiechnięci i naprawdę widać radość. Widać tych ludzi, którzy jeżdżą. Panie prezydencie, pozwólmy. Zachęcam ciebie do tego, żebyś nie tylko chodził i spacerował po rynku, ale również spotykał się z mieszkańcami na Starym Mieście i roznosił ulotki. Bo gdybyś roznosił ulotki, to byś wiedział, jak wiele jest pustych mieszkań, jak wiele mieszkań jest wyznajmowanych i jak wielu ludzi mówi, że są zmęczeni tymi remontami, że nie chcą już mieszkać w centrum i nie przekonują ich do tego żadne nowe inwestycje, dlatego że tak naprawdę centrum jest jeszcze martwe i nie ma formuły na to centrum. Mamy tylko kostkę brukową. Sprawdź oferty mieszkań i ceny w centrum, jakie są. Sprawdź, ile te mieszkania kosztują, jaka jest ich dostępność i wtedy zobaczysz tak naprawdę, czy rzeczywiście te lokale są puste, czy też nie. Mieszkańcy są zmęczeni mieszkaniami. I mają prawo, żeby być, mają prawo być zmęczeni remontem, bo to było rzeczywiście wielkie wyzwanie, nie tylko dla tych, którzy to robili. Pozwolę pani Beacie Urbańskiej. Po takich remontach jest wyludniona. To jest Stare Miasto, ale to jest Śródka i my dokładnie wiemy, jak wygląda to po remontach, kiedy przed remontami na przykład mieliśmy 700 mieszkańców, teraz mamy ledwo 200. Mieszkańcy wyprowadzają się z centrum i na to miasto dzisiaj, i na to ty, Jacku, nie masz jeszcze dzisiaj pomysłu. Po pierwsze... Proszę, jeszcze minuta, możecie pan proszę zobaczyć, jak to wygląda w tej chwili w zakresie chociażby Jeżyc. Ilu tam jest młodych ludzi, ile jest młodych ludzi na Łazarzu, na Wiudzie. I ten proces migracyjny już widzimy. Widzimy w tej chwili, jak się zmieniła struktura w ogóle mieszkańców. W Poznań opuszczały osoby w sile wieku i Poznań też ulegał w tej zakresie struktury do temu, że mieliśmy sporo seniorów. Dzisiaj naprawdę widzimy to, bo to wynika też z danych GUS-u, mamy naprawdę napływ bardzo dużej liczby młodych ludzi. I to jest bardzo budujące i bardzo pozytywne. Proszę zobaczyć chociażby na przykład na to, co teraz krytykował pan Garczewski. Przecież pan Felker, który zrobił wspólnie... 20 sekund zostało. Zrobił Bałtyk. Dzisiaj nie kupił przecież tych nieruchomości po to, żeby one sobie stały. Nie ma tych zobacz, bo nie ma za dużo podatników. Od 8 czy od 6 lat nic się nie zmieniło.
Jeżeli 6 lat temu mieliśmy około 400 tysięcy podatników, mamy nadal 400, to znaczy, że nie ma w tym zakresie, w tym temacie nic się nie zdarzyło. Młodzi ludzie tu nie przyszli, nie pracują i nie płacą tu podatków. Bardzo Państwu dziękuję. Nie zachęciło do tego mieszkańców. Czas minął w tej serii. Mam jeszcze do Państwa takie pytanie, nie było planowane. Państwo wszyscy jesteście po imieniu? No z Batą jesteśmy od lat. Proszę do mikrofonu. Z Batą jesteśmy od lat po imieniu, no i ze Zbyszkiem też. No, znamy się jeszcze zanim ja pełniłem jakiekolwiek funkcje publiczne. Kiedy, a pozostali kandydaci, pan Garczewski, pan Plewiński, pan... Nie jesteśmy nie ze wszystkimi po imieniu. Już zwątpiłem, czy państwo wszyscy... I ze wszystkimi raczej nie będziemy po imieniu. To była druga część naszej debaty. Na zakończenie każdy z kandydatów będzie miał minutę. Naprawdę trzymamy się czasu rewelacyjnie. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca. Swobodna wypowiedź. Można się odnieść do tego, co się działo w trakcie debaty. Można powiedzieć to, co się po prostu chce powiedzieć. Jako pierwszy pan Zbigniew Czerwiński, koalicyjny Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica Poznań. Szanowni Państwo, popierajcie Zjednoczoną Prawicę, lista numer 11. Jestem jedynym kandydatem, który zapewni zmianę, ponieważ nie reprezentuję obozu obecnej władzy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co się w Poznaniu rzeczywiście przez ostatnie lata działo i zapewnić miastu transparentność, to tylko wybór mnie to Państwu zapewni. Moim pierwszym zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa, czyli przygotować miasto na sytuację kryzysową, następnie podnieść poziom edukacji, następnie doprowadzić do tego, że skoordynujemy naszą politykę komunikacyjną z polityką komunikacyjną województwa. Wykorzystamy wielką szansę, jaką jest obwodnica kolejowa Poznania i dzięki temu zmniejszymy korki. Nastawimy się na kreację, przyciągnięcie młodych ludzi, żeby pozostali tutaj, bo tylko my zapewnimy im swobodę działalności bez politycznej poprawności, bez wszystkich ograniczeń, które w tej chwili ich dotykają. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Łukasz Garczewski, Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Poznań. Również minuta. Drodzy poznające i drogie poznanianki, ja wraz z moimi przyjaciółmi z Komitetu Społecznym Poznań startuję po to, żeby to miasto odmienić, żeby je odbić panu Jaśkowiakowi i żeby odżyło po remontach, o których mówiła Beata Urbańska i po dekadzie niemal zarządzania zorientowanego tylko na zysk i to nie na zysk mieszkańców, tylko na zysk deweloperów i inwestorów. Coś chyba zaczęło do pana prezydenta Jaśkowiaka docierać, bo przed chwilą powiedział o tym, że jesteśmy chyba grupą malkontentów. Ja bym panu, panie prezydencie, powiedział tak, jeśli obok pana siedzi czwórka ludzi, którzy w tym mieście żyją od dekad, interesują się samorządem i mają na tyle odwagi, żeby stanąć naprzeciwko pana jako kontrkandydaci, to być może nie jest tak, że to my jesteśmy tymi malkontentami, którym się coś pomyliło. Może to panu się coś pomyliło i może to pan stracił perspektywę na Poznań. Ja uważam, że tak właśnie jest. Minuta Poznań właśnie może być minęła. Miastem lepszym i na to wszyscy zasługujemy. Głosujcie na Społeczny Poznań. Dziękuję bardzo. Teraz minuta dla Jacka Jaśkowiaka z Koalicji Obywatelskiej. Poznań jest piękny, w Poznaniu jest świetnie. I poznaniacy są świetni. I tak naprawdę przez te 8 lat nękania, bo dzisiaj poszło też, czy wczoraj, na zawiadomienie NIK-u na Morawieckiego, że szykanował tak naprawdę pewne miasta, takie jak Warszawa czy Poznań w pewnych obszarach. Dzisiaj mamy wyjątkową szansę. Mamy tak naprawdę bardzo dobry rząd. Mamy przyjazny rząd dla samorządu, dla Poznania, dla jego mieszkańców. Możemy zrobić bardzo dużo, a dużo się już udało. Za uciążliwości, które miały miejsce, przepraszam, ale zrobiliśmy kapitalny remont Poznania. Zrobiliśmy ten kapitalny remont Poznania i dzisiaj zadłużenie Poznania jest na poziomie podobnym, gdy obejmowałem funkcję. I cieszmy się życiem, nie zaprzeczajmy faktom. Poznań w tych wszystkich rankingach dzisiaj jest notowany praktycznie najwyżej ze wszystkich polskich miast. Mamy tak naprawdę piękny rynek, mamy piękne centrum, mamy piękny Poznań i korzystajmy z tego, a nie marudźmy, bo w tym momencie lepiej tak się żyje. I pan Przemysław Plewiński, Koalicyjny Komitet Wyborczy, trzecia, druga minuta.
Poznań wreszcie ma alternatywę, wreszcie nie musimy wybierać między Platformą a PiS-em. Taka jest prawda. Poznaniacy, którzy chcą mieć dobrego gospodarza, osobę, która będzie w tym mieście, która ich wysłucha, która będzie dla nich pracować, bo to prezydent jest dla Poznania, a nie Poznań dla prezydenta, należy o tym pamiętać. Ja uważam, że to są kluczowe założenia. Tak naprawdę postrzegam bycie prezydentem Poznania jako służbę, jako coś, z czego byłbym przeszczęśliwy, że mógłbym być, jest jednocześnie z wielkim ciężarem na sobie, który będę chciał unieść, pracując dla Poznania, dla mieszkańców. W sytuacji, o której mówimy, o panu Jaśkowiaku, który rządził tutaj przez 9 lat, tak naprawdę rozliczając kwestię, zapytajmy, co nowego zbudował w Poznaniu? Nie mówmy o remontach, mówmy o istotnych rzeczach nowych, pomijam kwestię na Ramowickiej, która budowała się przez 20 lat prawie. Mówmy o nowych rzeczach i nowym postrzeganiu Poznania. Odnosząc się do rankingów, polecam dzisiejszy ranking z Business Insidera, gdzie Poznań tak dobrze nie wypada w obiektywnym rankingu. Bardzo dziękuję. My dajemy szansę, głosujcie na trzecią drogę. Minuta dla pani Beaty Urbańskiej z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica. Poznań potrzebuje zmiany, ale takiej prawdziwej zmiany. Poznań potrzebuje nowego otwarcia. My podchodzimy krytycznie do tych ostatnich 5 lat, do tego, co, jak funkcjonowało miasto. A jeżeli podchodzicie państwo tak jak my krytycznie, to apeluję o to, żeby nie głosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo głos na Prawo i Sprawiedliwość to jest głos w drugiej turze na Jacka Jaśkowiaka. Nie apeluję do tego, żeby głosować na trzecią drogę, bo głos na trzecią drogę to jest głos na ludzi, którzy tam są na tych listach, czyli ludzie związani z Ryszardem Grobelnym i z Prawem i Sprawiedliwością. Apeluję do tego, żeby głosować na lewicę, bo to jest prawdziwa zmiana, to jest nowe otwarcie i my dajemy szansę na to, żeby to miasto zupełnie inaczej mogło funkcjonować. Bardzo dziękuję państwu za udział w dzisiejszej debacie. W studiu Radia Poznań gościli Zbigniew Czerwiński, Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica Poznań. Dziękuję bardzo. Łukasz Karczewski, Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Poznań. Dzięki. Jacek Jaśkowiak, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Przemysław Prewiński, najdłuższa nazwa komitetu, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Trzecia Droga PSL Polska 2050, Szymona Hołowni. Bardzo dziękuję, miłego wieczoru. I Beata Urbańska, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Lewica. Dziękuję pięknie. Ja również państwu dziękuję. Wybory w niedzielę, 7 kwietnia, lokale wyborcze od 7 do 21.